Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Przed nami przedostatnia misja fabularna Trzewia Bestii. Dotrzyj do świątyni naszego Zbawcy. Tutaj tą misję najlepiej wykonać zdobywając strój Bionauty. No i co? To musimy się tutaj udać do terenów dla nikogo niedostępnych. I najlepiej nie dać się zauważyć. Tutaj po prawej stronie powinniśmy się tutaj wdrapać na skały. No właśnie. O wilku mowa. O kurde, tylko to nie tak, panie. Drzwi główne są zamknięte, więc nawet nie próbujcie tam wchodzić, bo i tak się tam nie dostaniemy. Tutaj jest wejście. Proszę bardzo. Voilà. Misja zaktualizowana. Tutaj czeka nas, kurczę, mała walka. Raczej może nie mała, a jedna z cięższych pojedynków z bossem. Zejść na niższe poziomy świątyni. Dobra. Sobie jeszcze zapiszę. Dobra, ja tutaj chyba mogę zeskoczyć, tak? Tylko że zwróć uwagę, że na dole mamy mały patrol. No tak. No i wszyscy mnie zaczynają atakować. Nie wiem, czy mi się to uda tutaj w ogóle teraz jakoś. Oh shit, oh shit. Dobra. Trochę tak lecimy na pałę, ale cóż zrobić. Dobra, granat tutaj widzę, umieściła już w tym miejscu. Może sobie zjemy coś, co nam da życie. Zepsuty sok. O, banan nam na pewno da życie. Poszukaj wspomnianych przez Kejda pustych ciał. Coś tam się udało nam odblokować. Moment. O! Mały zastrzyk energii, to się przyda. To nic nie waży. Nie, troszkę waży, ale niedużo. To się przyda nam do walki z bossem. Maska kapłanów. Biomantów. Maska kapłanów. Ja może potrzebuję maski kapłanów, a nie maski. Ja mam tutaj na wyposażeniu maskę mnicha. Może potrzebuję maskę kapłana. Weźmy to. Nie wiem, czy tu cały set znajdę w ogóle. O, mamy buty. Czekajcie, bo gość mnie zaraz tutaj zaczął atakować. Ja tutaj muszę sobie przeszukać teren. Holy crap, co tu jest? Jakaś konsola, dobra. W zasadzie to nam to chyba nic. Nic nam to nie dało. Some of those people are still alive. Oh shit, do you think this is their way of disposing of tech rot bodies, Arthur? I suspect there is more to it than that. I'm sure this infected matter must be used. Oh shit.
Dobra, tutaj co możemy pozwiedzać. Nie wiem, czy tutaj będą nas atakować. Chciałbym... Dobra. Tutaj mamy widzę zejście na dół. Omijamy patrol. Kolejny. A, tutaj nie jestem w stanie wyjść, szkoda. I sense a nectar vessel's presence. Suknia kapłanów. I'll look around. Co mi z tej sukni? Niezależnie jaki strój założymy, i tak nas wszyscy atakują. Dobra, zapiszmy to. No, siedzi, już mnie ktoś rozpoznał, cholera. Coś tam podkrywałem. Wszystko fajnie. Trzeba się tutaj rozglądać, patrzeć, czy na kogoś nie trafimy. Chociażby na tę ochronę. Kurde, tam na dole są ochroniarze. Odkrycie, odkrycie, odkrycie. Nie wiem, czy mi się kurczę uda to przejść. To jest naprawdę trudno. Bez strzykawek tutaj nie wygramy. Oh, this thing's huge. The biomancers have been busy. These strands are biological neural connections. You can see the pulses traveling along them. The ancients used a network called the Shadow Web to communicate over vast distances in nanoseconds. It seems the bite. We should look around for the network's focal point. Now, these pillars have people embedded into them, like in the upper. Oh shit, this guy's alive! Shaft, the ancients are to act. Of course. This makes sense. These pillars are the living node. I think you're missing the point, Artanak. There are living people in these pillars. Why? I believe the pillars are entirely organic. The network is exploiting these humans to the carapace must amplify. Colbrecht wanted the carapace to. It seems that Zurine gas is being pumped into the pillars to keep the humans alive. If we can find the source of the gas. Dobra. O, fajnie, już mnie atakują. Cholera. No cholera, co mogę po tym chodzić? Elegancko. Nawet nie wiedziałem. Chyba spróbujemy im uciec. Albo oni... Zaraz mnie tutaj dopadną. O cholera, życie nam spadło. Strzykawka z życiem. Chyba to dziecko coś się skopało gdzieś. Trzeba odszukać. A, tu jeszcze jest zejście na dół.
Proszę bardzo, cholera. Zapiszmy to. Coraz głębiej, coraz niżej w trzewia bestii, jak sama nazwa wskazuje. Tu coś jest? Ulepszona regeneracja zdrowia. Czego ja tych umiejętności tutaj nie mogę zakładać? Tutaj coś mamy dodane. Kamuflaż i skrotok. Tylko to możemy przydzielić tutaj coś, co to coś, co nie gra. Ulepszona zasobność zdrowia. O. Skrytobójca. Dobra, a co my tu możemy? Układ zbieracza, układ hakera, układ złodzieja. Niewidzialność, czarna dziura. Wszystko fajnie, że tylko że ja tych umiejętności w ogóle tu wcześniej nie przydzielałem. Mniejsza z tym. Poszukaj wspomnianych ciał. No tutaj cały czas to samo jest. Ale tu przynajmniej nie ma już nikogo. Zem jakiegoś banana. I have been watching you. I wonder if you would have come this far without that demon poisoning your mind. Such a pity. You would have made an excellent acolyte. Are you gonna force me to kill you? Fool! Your arrogance will be your downfall sooner or later. Weźmy wszystko, co fabryka dała. To nie. O, to. To się nam przyda. Ale nie to, tylko jak się kurde założyć sobie miecz. O, już gościa krawie miałem. Dobra, mamy skurwysyna. Co to nam wydropił ciekawego? Klucz. Auryt, 3 sztuki. Włócznia całkiem sporo obrażenia. Szata, suknia i hełm. Rękawice inkwizytora, biomanty i buty inkwizytora biomantów. Dobra. Gość ogołocony. Założymy sobie teraz ten set. Ho, 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 ho.
Fajnie będę wyglądał teraz w tym secie. Dobra, zapiszmy sobie oczywiście to. Co my tu dalej mamy zrobić? Poszukać wspomnianych ciał i wejść do sterowni. Jestem trochę przeciążony i nie możemy teraz... Kate, let's see if we can work this console out and get you a new body. Thank you both for your help. I will select a body if you can begin the upload. Will you return to the RT village to protect your people now? Yes. Thanks to Malik's sacrifice and your efforts, I will be able to guide the RT once more. I hope. Goodbye, Cade. One day. Okej. Chyba misja dobiegła końca. We have all we need to embark on the final leg of our journey. Once we reach the Ark entrance, there will be no turning back. Of course. I've heard so much about this damn Ark. I want to see what was worth it. Shall we leave this? Try and stop me. I already know. Okay, przed nami finał. Schron dotrzyj na tereny skarbca za punktem 06. Zobaczmy, gdzie to się mieści. Ok, moi drodzy, widzimy się tutaj pod tym punktem. Dobra, dotarliśmy prawie do naszego punktu. A, to jeszcze jednak trochę kawałek trzeba przejść tutaj. Dobra. Będziemy musieli jakoś przejść przez ten... przez tą blokadę. Z tego co widzę, to chyba możemy tutaj właśnie przeskoczyć. Voila. Dobra. Holy crap. Co to się odpierdziela? The biomancer certainly know how to make an entrance. Wait. Isn't that Sekla? Pokonaliśmy przecież. You're surrounded, Orad. Surrender. You cannot take the Ark. We'll die before it falls into ba- First, you butcher my brothers and sisters across Peh. Now you slaughter Drogon's children. The blood of these people is on your hands. You brought, but neither you nor Drugan's agent. Ah, the possessed thief. Enough, Sekla. Oh, come on. We definitely killed that guy. This must be what Cade was talking about. Sekla can upload his consciousness into replica. Oh, great. Well, let's lead the Technomagi and the Biomancers to it. Dokładnie. This is the place I saw in Savash's memories. Looks like the Technomagi have been busy. The excavation has uncovered more of the entrance. We need to disable that force field blocking the entrance. Perhaps sense mode will lead us to the power source. The access privileges Cade gave us better work. Don't want to end up like Sav. Dobra, musimy odnaleźć tutaj źródło zasilania tego pola siłowego. O cholera. O cholera się tłuką. Może w tym trybie rzeczywiście tutaj coś zdziałamy. Tylko sobie może wejdę wyżej. Nie jestem w stanie nic. Cholera, chyba.
odnaleźć tego zasilania. A, proszę, dobra, chyba mamy to, czego szukamy. Chociaż jednak chyba niekoniecznie. Tutaj jest jakaś konsola chyba, czy mi się wydaje. Tutaj chyba możemy wejść wyżej, czy nie? A. Ale tutaj kurczę, no co? Nie ma nic? Dobra, to nam tylko otworzyło chyba tutaj przejście do tego. Wcale niekoniecznie nam to otworzyło przejście dalej. Cholera jasna. Dziwne, że tutaj kurczę nic nie ma. My tutaj weszli na górę, tylko że tutaj też jest protopole siłowe. Nie mam pojęcia, jak to kurczę te pole siłowe tutaj wyłączyć. Tutaj chyba coś jest jednak. Dobra. Chyba się udało. Chyba się udało. Savage? Kto to jest? You. You're the one who is in my head. I failed to kill you then. Wait. How did you get out of the repositorium when the bioman? Do you know nothing about the Letargia? I'm too val... Ah, I've just realized. You're the one the High Priest is a... Good. Dobra, czas na kolejną walkę. Dobra, w pierwszej kolejności weźmiemy sobie strzykawkę, które zwiększa nam obrażenia. Dobra. Pierońska osłona, kurde bela. Warto chyba najpierw zabić tych słabszych przeciwników.
Teraz sobie weźmiemy coś, co nam zwiększy adrenalinę. Jebana mać. Sorry, że krnę, ale kurde, zaczęło mnie to denerwować. Wyłącz osłonę skarbca. Weźmy kurtkę safarza i sztylety. Będę oczywiście przeładowany, ale srał pies. Dobra, wyłącz osłonę skarbca. O, karta dostępu trzeciego stopnia, Auryt. Zbroja pioniera technomagów. Proszę bardzo. Zbierzmy to, zobaczymy. Zobaczmy, co tutaj nam w tym momencie nasz ten jest lepszy. Ciekawe. Dziewięć, 11, 18 minus 6. No tak. Dobra, musimy chyba przez to przejść. Is fully operational. Fire. General. Oh, wow. The access privileges Cade gave us better work. Don't want to end up like Savash's guide. Schron, wejdź do skarbca. I min patrzących. Pytanie teraz, jak tutaj się przedostać? Niestety jestem trochę obciążony. Tutaj, o, dobra, możemy przejść. A, gówno, nie możemy tutaj przejść. Naokoło. Chociaż nie, tu jest pole siłowe. Kurczę, do dupy trochę to niepodobne. Echem jest zdecydowanie lepszy. To jest gorsze już. To musimy przejść to.
Yes. Kurde, jak my tam przyjdziemy, to tu taki Saigon. Dostać kurde bela. Saigon straszny. Wejdź do skarbca i min patrzącego. Aha. Okej, okay, minąłem patrzącego. Ja tu mam zaskoczyć, rozumiem. Ja sobie to lepiej zapiszę, bo nigdy nic nie wiadomo. Jednak dobrze, skoczyłem. You know, for once, that went amazingly. It seems those who tried to follow us weren't so fortunate. Come on, we. Dobra, nie wiem, co nas tutaj czeka, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, gdzie ja tu znajdę przejście dalej? Czekajcie, bo tu mamy tyle schodów. Tu jest tyle tego wszystkiego, że można się pogubić. Zaraz popatrzymy. Tutaj coś jest. Okej. Okay. Let there be light. Oh. That was an anticlimax. There must be more than one power terminal in this room. Huh. I thought these all-knowing ancients would have had better wiring. Dobra, jedno światło. Przywróciliśmy. Tutaj przypuszczam, że się nam odblokuje jakieś przejście. Nie. O proszę, jakiś skafander jeszcze z polską flagą? Czy mi się wydaje? Ja pierdziło, masakra. Jeszcze chyba jedno światło powinno być tutaj. I mam nadzieję, że nam coś tutaj to odpali. Jakieś drzwi, jakieś przejście, ja wiem. Znajdź wejście do arki. Dobra, coś tu mamy. Zapiszmy. Welcome to the International Arts and Antiquities. Does this remind you? Well, it's a map. I don't recognize it though. What are all these? It's where we are now, but from a long time ago. An art district. We should keep moving. Yes. Znajdź wejście do arki. Oho. Okej, okay, czyli tutaj musimy iść teraz. Dobra. This place is enormous. What are all these glass boxes? You could look for yourself rather than always asking me. No tak, przynajmniej nam się teraz tutaj światło uruchomiło. Tutaj mamy drzwi po lewej i po prawej stronie, ale chyba tam nie mamy iść. Strzałka sugeruje, aby iść naprzód. Więc tak zrobimy. Powoli, powoli zbliżamy się do końca, moi drodzy. To jest chyba już, a raczej na pewno ostatni odcinek. Wejdź do arki. O cholera, co tutaj się stało? Arka, pradawny pojazd. Do not despair. This vessel gives us hope. The
The journey will be long and difficult, but there is a new... We can rebuild our civilization without the Scion. O cholera. Aktywuj arkę. Ja pierdziu, gdzie to nas przynosi? Co jest? No końcówka, trzeba przyznać, że jest fajna. Fajnie to wygląda, naprawdę. That is the Ark's main control panel. I will help you activate it. Once we do, the Ark will... I didn't think it would work after all this time. Look, isn't it time you told me what in Vettel happened here? There are audio logs stored in the mainframe. If you access them... Okej, chyba musimy naokoło przejść. Czy nasza postać jest troszkę przeciążona? Mamy pancerz Savage'a i tak dalej. Dobra, nieważne. Nie będziemy tutaj grzebać jak fipułku. Czas zakończyć tą grę średnio udaną, przyznam szczerze. Na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas. No teraz skupmy się tutaj na zadaniu. Chyba muszę przejść naokoło. No bo tutaj mamy właśnie mościk prowadzący do naszego celu. Holy crap. Dobra. Aktywuj arkę. User access authorized. Welcome back, Captain Yushan. Access the day I... Captain Yushan's log. Day 89 of the Scion conflict. We've been ordered to wait for some central government dignitaries. Fortunately, the Scion seemed to be... An infiltrator tried to get in today. But the automated security worked surprisingly well. I'm glad to see we haven't completely lost the ability to create a machine. Access the... Captain Yushan's log. Day 90 of the Scion conflict. I've ordered the final launch procedure tests. I'll be damned if I risk the lives of tens of thousands of... Access the day 91... Captain Yushan's log. Day 91 of the Scion conflict. The Ark is at nearly 80%. I've initiated the countdown. But my engineers have reported issues with the release clamps and the bay doors. Access the day... Captain Yushan's log. Day 96. The Scion must have known where the Arks were all along. They sealed the bay doors and locked the clamps of... Captain Morellis and Captain O'Young have reported the same. Close the audio log. Shaft the Ancients, this is insane! Where did Drugan even get this idea for the Seventh... Some of the steps are based on his life, of course. He got the idea for the Seventh Step, Deliverance, from the Ark. Its hull is adorned with the number 7. It acts as a symbol, a visible reminder of the... And what, people just see a ship that didn't take off and accept that as proof of the heavens? You believed the lie until just a few minutes ago, didn't you? It is human nature. You... Drugan knows this. He uses it to manipulate all mankind. This misplaced hope is the pillar around which... I don't believe this. If the Ark's never left, then everything Drugan's religion is based on is a lie. There's no seventh step. Yes, there are no heavens. At least, not that we... Did any of the other Arks escape this? I would assume not. My kind couldn't infiltrate the Arks, but they used the remnants of the Shadow Web to coordinate a global lockdown on the Ark launch. Did any of the other Arks escape this planet? I would assume. Czekajcie, bo to samo wziąłem. So if you've known for a while that Drugan is a dangerous lying lunatic, why wait until now to do anything? I've guided you through Peh, because... How could you support Drugan in the...
I supported Drugan for as long as I believed he could advance humanity. Then why are we... To rectify. Drugan is obsessed by ancient technology and blinded by power. He is holding humanity. So if you've known for a while that Drugan is a dangerous... I've guided you through Peh. How do you plan to stop Drugan? You're not exactly close. We are precisely where we need to be. Can you stop being so damn cryptic? What do we need? To destroy the damaged Ark in Hallad, the nucleus of his power, and eliminate... You have proven yourself resourceful and capable. Hold on. If you destroy the Ark... I won't lie to you. The resultant explosion will destroy the Imperial. What do you mean? I estimate in the region of 500... Shove the Ancients! 500,000 people! I won't help you murder 500,000... I was afraid you'd say that. In dire times, sacrifices must be made. I urge you to reconsider. Set aside your flawed sense of morality. I'm not the one with flawed morals, demon. I can't let you do that. I can permanently override your consciousness if I must. I will do this with... Great Drugan. You're a fucking psycho, demon. How typical of a small-minded human to label a plan too ambitious for their comprehension as psychotic. Even if you resist me temporarily, Teriel, you cannot defeat me. I won't. If that's the way it's got to be, so be it. I'll deal with you. You ignorant fool. I will destroy your mind. Your misguided morality cannot. Kurde, się sprawa skomplikowała. Jeszcze kurczę, nasz demon zaczął nas tutaj szantażować. I vowed that I would never erase another human's consciousness, but you leave me with no choice. I don't. Czekajcie, bo tutaj chyba możemy skakać, a ja tego nie zrobiłem. Dobra, kierujmy się tutaj w stronę tego niebieskiego punktu. Aktywuj arkę. Zapewne jeszcze tutaj z kimś będziemy walczyć. Destroying your mind gives me no pleasure, Teriel. And you should know that kicking your ass will give me a fair bit of pleasure, Artanak. Why do you fight? This isn't a battle you can win. Kurde, bela leba lans. To mam zaczekać, aż się nam tutaj to aktywuje, czy o co tu chodzi? A czekajcie, mam tryb wykrywania. Aaa, wszystko jasne. Tryb wykrywania. Dobra. Dobra, teraz to możemy sobie grać. Dość proste. When I'm finished with you, you will be nothing more than an empty husk. You keep telling yourself that, you cocky demon shit. Jak się chylają. I cannot fathom why you would throw away your own life by destroying the Ark. Yeah? Well, I don't expect something that will gladly wipe out half a Hallad to understand. I know you. Dobra, strzykawa. Better than you know yourself, Eterio. You are your own greatest foe. Wow.
voila. As I predicted, the foolish destruction of the Ark merely strengthened the Vetrop Empire. The resultant explosion devastated Penn. Warden's Hold was completely destroyed. Law and order collapsed. Although Drugan was furious at the loss of the Ark, the death of the traitor Stanton Orad neutralized the threat of civil war within the Techno Magi. With Orad gone, the Latargia purged the Techno Magi rebels. Anyone who supported the Techno Magi leader during the rebellion was removed. With the latest uprising quashed, Drugan's grip was stronger than ever. Sekhla became the first martyr and saint of the Biomancers. Drugan urged the Biomancers' teachings to spread across the Empire, further uniting the population under his control. The rapid spread of faith caused further friction between the Biomancers and the loyal Techno Magi. Many feared open conflict on a much greater scale. The Empire abandoned the shattered remains of Peh. The survivors formed an independent state and ruled themselves. In the face of absolute hopelessness, Terrium showed impressive resolve to resist me. But he paid the ultimate price. Koniec tej badziewnej gry, moi drodzy. No, czas na podsumowania. Przyznam szczerze, że to chyba jeden z niewielu tytułów, z którymi tutaj się zmagałem. Grałem na siłę, chciałem jak najszybciej ją przejść. Gra pod każdym względem mi się nie podobała, ale chciałem dotrwać do końca. To byłoby na tyle. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję za łapki, komentarze, subskrypcje i tak dalej. Dzięki wam ten kanał się rozwija. No cóż, to byłoby na tyle. Czołem.